Ten podcast jest o tym, jak żyć szczęśliwie. Dowiesz się, jak poznać i pokochać siebie oraz zacząć kreować swoje życie w zgodzie ze sobą. Uzdrowienie przychodzi wraz ze świadomością. Jeśli zostaniesz, Ci, kim jesteś. Nazywam się Laura Górka i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Cześć miłości, moja droga. Wydaje mi się, że to będzie najfajniejszy odcinek. Na pewno do momentu, dopóki nie pojawi się następny. <grym> Słuchaj, pieniądze nie dają ci poczucia bezpieczeństwa, jak ja się cieszę, że ja ten temat właśnie poruszam. Szczerze przyznam, ten podcast miał być o zupełnie czymś innym, dlatego że chciałam porozmawiać o emocjach. Ale z racji totalnego zaufania temu, co do mnie przychodzi, a przyszło do mnie dzisiaj w taki bardzo szczególny sposób, to co ja powinnam tak naprawdę poruszyć w tym podcaście, i jest to kwestia pieniędzy. Pieniądze to jest taki bardzo specyficzny temat w naszym społeczeństwie, choć myślę, że w każdym, ale jest on kluczowy nawet w momencie, kiedy decydujemy się na pracę ze sobą, bo miłość do siebie, czyli ten moment, w którym ty decydujesz się na to, że. Jednak to Ty jesteś tutaj bardzo ważny i że istotne jest, by zacząć żyć wreszcie w zgodzie ze sobą, to te pieniądze w tym aspekcie też odgrywają bardzo dużą rolę. Dlatego, że my myślimy, że bez nich jesteśmy nieco mniej warci, niż nam się wydaje. I kwestia pieniędzy jest tu o tyle kluczowa, że bardzo mocno doświadcza nas fakt, Nieposiadania tych pieniędzy w momencie, kiedy pracujemy nad tym, by wreszcie uznać siebie za wartość niezależnie od wszystkiego. To może zacznę od tego, czym pieniądze się stały w naszym świecie, bo wychodzi na to, że pieniądze są wyznacznikiem sukcesu. Że za pieniądze naprawdę możemy wiele. Możemy coś kupić, możemy coś sobie zorganizować, coś załatwić. I przyznam szczerze, że nieraz doświadczyłam na sobie tego, jak wiele pieniądze są w stanie zdziałać, choćby w kontekście naszego zdrowia. Więc, niezaprzeczalnie, możemy stwierdzić, że są dosyć atrakcyjne w naszym świecie. Natomiast sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo oprócz samej świadomości tego, co dają nam pieniądze. W świecie fizycznym to wychodzi na to również, że one mają ogromny wpływ na to, co my o sobie myślimy. I tak nie może być. Ludzie określają siebie teraz w tym momencie mianem człowieka sukcesu, dlatego że mają dużo pieniędzy. To jest niebywałe. Natomiast jest to już kwestia toksycznej relacji z pieniądzem. I teraz jak tu pracować ze sobą, skoro wszyscy i wszystko pokazuje mi, że to czynnik zewnętrzny świadczy o tym, Kim ja tak naprawdę w tym społeczeństwie jestem, musisz uświadomić sobie tak naprawdę, że to cię w żaden sposób nie definiuje. To, że ktoś w jakimś środowisku uznał, że jest to wyznacznik człowieka sukcesu, to ty nie chciej być w takim środowisku, a tym bardziej udowadniać komuś, że jest inaczej. Teraz powiem Ci, dlaczego Ty uważasz, że pieniądze dają ci poczucie bezpieczeństwa, choć tak w ogóle nie jest. Pieniądze dają komfort, dzięki któremu Ty możesz coś kupić, za który możesz zapłacić. To jest komfort, który w momencie, kiedy przestaje być Twoim życiu, przeradza się w dyskomfort. Natomiast nie ma to nic wspólnego z poczuciem bezpieczeństwa. Przede wszystkim, poczucie bezpieczeństwa. To jest stan niezagrożenia, czyli w momencie, kiedy nic ci nie, nie zagraża. A tobie nic nie zagraża prócz Twoich myśli, które wytworzyły setki czarnych scenariuszy, jak to wszystko się może skończyć, kiedy ty nie będziesz mieć pieniędzy. No bo przecież pieniądze to poczucie bezpieczeństwa. Ty nadajesz temu taki sens, więc przestań już to robić, dlatego że poczucie bezpieczeństwa to świadomość tego, że cokolwiek się nie wydarzy. Ja poradzę sobie ze wszystkim. Czyli niezależnie od tego, czy pieniądze będą, czy ich nie będzie, czy będę w Polsce, czy będę na drugim końcu świata, zawsze ze sobą sobie poradzę, dlatego że mam pełne zaufanie i w swoje możliwości, a przede wszystkim w to, że jestem istotą duchową wcieloną w tej postaci, w której teraz jestem. I mam dostęp do tego ducha, który jest nieśmiertelny, który jest twórcą, który jest Bogiem we mnie, wyrażającym się na każdy możliwy sposób. I za każdym razem, kiedy ja sobie mówię, nie wiem, nie dam rady, nie potrafię, zduszam tą istotę, która chce przeze mnie się wyrażać. I zwróć uwagę na to, ile razy w ten sposób zdusiłeś tą istotę, nie wierząc, że ci się cokolwiek uda. Więc jeśli czujesz, że straciłeś poczucie bezpieczeństwa ze względu na pieniądze, to uświadom sobie, że one nie mają z tym bezpieczeństwem nic wspólnego, że to ty, właśnie ty i twoja wiara w twoje własne możliwości i to, że jesteś prowadzony, zawsze jesteś prowadzony i nigdy nie zostaniesz sam, to tak naprawdę twoje poczucie bezpieczeństwa. Masz wpływ, pełny wpływ, na kreowanie swojego życia, dlatego, że jesteś twórcą, ty jesteś Bogiem w działaniu, to, kim ty jesteś, jest przede wszystkim zbudowane z tego, co ty o sobie myślisz. Więc jeśli za każdym razem przyjmujesz te słowa innych ludzi, które uważają, którzy uważają, że mm, nie jesteś wystarczająca, albo którzy kiedykolwiek powiedzieli do Ciebie w ten sposób, to Ty Tworzysz siebie w tym momencie, więc tym razem możesz całkowicie przeistoczyć się w zupełnie innego człowieka, w takiego człowieka, jakim chcesz być. I gwarantuję ci, że w momencie, kiedy zdecydujesz o tym, że będziesz pełen wiary i pełen zaufania w to, że wszystko, czego się nie dotkniesz, zamieni się w złoto, tak się stanie. Lecz wytrwaj w tej wierze. Nie porzucaj jej, kiedy przyjdzie jakiś ciężki moment, bo te ciężkie momenty przychodzą do ciebie, dlatego że zdecydowałeś się wejść na drogę mistrzowską. A na drodze mistrzowskiej są mistrzowskie lekcje i to ty sam sobie je dajesz. Dlaczego? Dlatego że każdy mistrz zawsze musiał w swoim życiu doświadczyć najcięższych walk, by stać się mistrzem. Więc nigdy nie porzucaj swojej wiary. Słuchajcie, Jezus zawsze mówił: bądźcie jak dzieci, i ja właśnie wyczytuję to bardzo mocno z jego nauk. Dlaczego bądźcie jak dzieci? Bo dzieci są pełne zaufania. Dzieci ufają swoim rodzicom bezgranicznie i zobaczcie, ich też dotyczy jedzenie, też ich dotyczą ubrania, też ich. Dotyczy dom, w którym mieszkają, za który trzeba płacić czynsz, ale dzieci są pełne zaufania do swoich rodziców. Dlatego się o to nie martwią. Wy też bądźcie jak dzieci, pełne zaufania do swojego ojca, do tego, że was prowadzi, że jest z wami i że zawsze wszystko będzie takim, jak chcecie by było. Więc skoro już. Wyjaśniłam tę kwestię poczucia bezpieczeństwa. Chciałabym powiedzieć o toksycznej relacji z, z pieniądzem, dlatego że można tutaj dać na przykład kwestię relacji z partnerem, gdzie uważam, że to będzie idealny przykład. Kiedy wchodzimy w relację z drugim człowiekiem z pozycji braku w sensie, że chcemy odnaleźć w tej relacji coś, czego my tak naprawdę bardzo potrzebowaliśmy od dawna, ale nie mogliśmy tego dać sobie. To to będzie toksyczna relacja, dlatego że my będziemy od tego partnera cały czas oczekiwać, że będzie nam dawał to, czego my nie mamy. Nie da się zbudować szczęśliwego związku ciągle czegoś od kogoś wymagając. A relacja z pieniędzmi jest taką samą relacją, jak tak naprawdę relacja ze wszystkim i z każdym w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wchodzisz w relację z partnerem, bo on ma sprawić, by, byś ty się kimś stała, byś była kimś, to ty nigdy nie zbudujesz w sobie tak naprawdę niczego, co pozwoli ci się czuć w ten sposób samej. Więc całe to twoje uczucie, które chcesz zdobyć, będąc w relacji z drugim człowiekiem, będzie od niego zależne. Czyli tak naprawdę zawiesisz to poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa na drugim człowieku do momentu, w którym będzie ci to wszystko dawał. A jeśli przestanie, ty znowu się załamiesz. Więc dlaczego w momencie, kiedy my zaczynamy pracę nad sobą, czyli zaczynamy uczyć się tak naprawdę siebie, kochać siebie przede wszystkim, to nagle wszystko dookoła? Zdaje się nam robić testy i lekcje z tego, czy my nadal uważamy siebie za tą wartość, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. A dlatego, że na tym to wszystko polega, że ty masz w sobie odnaleźć to, czego ty przez całe swoje życie szukałaś na zewnątrz. Więc tak, jak z partnerem, od którego chcesz miłości, zainteresowania, troski o ciebie, tak z pieniędzmi. Jeśli ty uważasz, że dzięki pieniądzom staniesz się kimś, że wtedy ktoś będzie mógł tobie powiedzieć wow, ale super, osiągnęła sukces, i ty wtedy będziesz się czuć lepiej dzięki temu, że będziesz miała tych pieniędzy więcej, to znowu nie robisz pracy nad sobą. To jest przeciwieństwo pracy nad sobą. To, na czym to wszystko polega w tym momencie, to byś w tej chwili. Poczuła dokładnie to samo, co w, w dniu, w którym miałabyś to wszystko, czego teraz pragniesz, czyli byś przestała liczyć na to, że coś z zewnątrz ci to da. Nawet pieniądze. Twoim zadaniem w pracy nad sobą jest dać sobie uczucia, które będziesz mieć w momencie, kiedy ma wydarzyć się to, co myślisz, że ci przyniesie ogromne szczęście. Jak stworzyć to uczucie świadomością i myślami, dlatego że to myśli generują nasze emocje. Pomyśl, jak będziesz się czuć wtedy i poczuj się tak teraz. Myśl generuje emocje. Oznacza to, że możesz generować w każdej chwili to, w jaki sposób się czujesz, a uczucia tworzą Twoją rzeczywistość. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś bardzo wysoko uczuciowo, czyli na wysokich częstotliwościach wibrujesz, to oznacza to, że rezonujesz z tym, co jest na wysokich częstotliwościach. To ty tworzysz swoją rzeczywistość i to ty jesteś w stanie kreować to wszystko, co się dzieje, więc lekcja z materializmu, której teraz doświadczasz, ma nauczyć cię. Że bez żadnego czynnika zewnętrznego możesz się czuć w tym momencie tak, jak tego chcesz. Pełen wartości, miłości i szczęścia. Ta lekcja jest po to, żebyś ty sobie udowodnił, że ty nie potrzebujesz absolutnie niczego z zewnątrz, by stać się w pełni szczęśliwym. To wszystko ma być dowodem na to, że ty jesteś wszystkim. Niezależnie od tego, co się dzieje, że jesteś niezależny od tego, co się dzieje, że jesteś wolny, to jest niesamowite. Dzień, w którym uznajesz to, że Ty jesteś wszystkim i że wszystko jesteś w stanie stworzyć. Najpierw to poczuj, a potem to zmaterializuje się w Twoim życiu. Najpierw poczuj to w sobie. A później wszystko co dookoła ciebie stanie się odbiciem twojego wnętrza i ty nie będziesz się musiał nawet martwić w jaki sposób to się stanie. Ty skup się tylko na tym uczuciu jakby to się wydarzyło. Poczuj się w pełni bezpieczny z samym sobą. Poczuj się teraz tak jakbyś czuł się w momencie kiedy miałbyś milion dolarów na koncie. Uświadom sobie, że to Ty nadajesz sens wszystkiemu. Dlatego mam taką awersję do afirmacji w momencie, kiedy zaczynamy swoją przygodę z rozwojem, dlatego że te afirmacje najczęściej są o tym, że ja chcę coś mieć i cały czas są o posiadaniu, a tak naprawdę to bardzo mocno kłóci się z, z tymi lekcjami, które my dla siebie przygotowaliśmy. Tymi lekcjami jest między innymi stanie się tym, kim ja uważam, że będę w momencie, kiedy coś osiągnę. Chodzi o to, żebyś ty już się stał tym, kimś, kim uważasz, że będziesz, kiedy na Twoim koncie pojawi się milion złotych. Działa to dokładnie w ten sposób, że cały świat będzie odbiciem Twojego wnętrza, więc w momencie, kiedy zrobisz pracę nad sobą, skoncentrujesz się na tym, żeby siebie pokochać i siebie uznać za wartość, bezdyskusyjnie i czuć to bezpieczeństwo tylko ze względu na to, że ja jestem pełna zaufania w to prowadzenie, które ja mam, jeżeli cokolwiek się nie wydarzy, ja jestem bezpieczna, to cały świat stanie się takim, o jakim zawsze marzyłeś, będzie odbijał wszystkie uczucia, które masz w sobie. Pamiętaj też o kwestii bezinteresowności, bo my teraz mimo tego, co się dzieje w naszym świecie nadal mamy w sobie taką potrzebę, by jednak ktoś podziękował nam za to, co robimy. Mamy wgrane takie przekonanie i oczekiwanie, że jak coś zrobię z miłości, to pojawi się kasa. Porzuć to wszystko. Odpuść wszelkie myśli na temat kasy. Po prostu potraktuj to w taki sposób. Jaki kiedyś usłyszałam w jednym z wykładów Neville'a Godarda, w którym powiedział o wydawaniu pieniędzy. I żeby traktować pieniądze jako liść, czyli za każdym razem, kiedy wydajesz pieniądze, traktuj to w taki sposób, jakbyś dawała listek komuś w sklepie, a ty byś miała świadomości, że masz jeszcze cały las. Właściwie możesz w każdym aspekcie swojego życia zwrócić uwagę na to, dlaczego czegoś pragniesz, bo może się okazać, że pragniesz czegoś. Właśnie po to, żeby poczuć się jakoś, a ze świadomością, że możesz w sam w sobie tworzyć te wszystkie stany, to przestaniesz za czymś gonić, tylko skupisz się na tym, by samemu wytworzyć to, czego ty tak bardzo pragniesz. Bo za każdym pragnieniem kryje się też informacja dla ciebie, skąd to pragnienie się pojawiło. Czy musisz jakąś część siebie zaspokoić i dać sobie tą miłość, która której ta część potrzebuje. Uświadom sobie, że nie musisz też niczego przyciągać do swojego życia, że wszystko należy do Ciebie, że jedyne co musisz zrobić, to tak naprawdę ustawić się na tą częstotliwość i w tych najcięższych momentach, w których nie masz siły, by się uśmiechnąć, nie poddawaj się, nawet w tych momentach nie trać wiary, dlatego że te wszystkie momenty, które będziesz doświadczać w trakcie swoich lekcji, one będą pracować na to, co wydarzy się później, więc pracuj nadal tymi samymi uczuciami, wiarą, miłością, zaufaniem. Nie poddawaj się nawet na chwilę, bo tak naprawdę w czasie i tak się zmaterializuje to, co ty myślałeś sobie w trakcie tych trudnych chwil. Więc uwalniaj swoje emocje, pozwalaj sobie na nie, lecz wracaj do tej świadomości, bo na tym to wszystko polega, na przypominaniu sobie, kim ja jestem. Codziennie przypominaj sobie, kim ty jesteś i dlaczego możesz odczuwać poczucie bezpieczeństwa niezależnie od tego wszystkiego, co się dzieje. Świadomość uzdrawia. Więc za każdym razem, kiedy uznasz już, że nie potrzebujesz tego wszystkiego, tylko dlatego, że ma ci to dać uczucie spełnienia w kontekście poczucia własnej wartości, to lekcja się zakończy. Podczas całego tego podcastu mówię. W żeńskiej formie i męskiej formie, więc chciałabym, żebyś wiedziała i chciałabym, żebyś wiedział, że nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. Naprawdę masz ogromne wsparcie, nawet w samym sobie, którego nie potrafisz jeszcze dostrzec, ale gwarantuję Ci, że przyjdzie dzień, gdzie sobie to uświadomisz. Powiedziałam o tej lekcji, bo też jej doświadczyłam. Lekcja z materializmu w życiu jest jedną z trudniejszych, natomiast w momencie kiedy masz wiarę i masz zaufanie do ostatniego grosza na twoim koncie, to zaczyna dziać się magia. Gwarantuję ci, że wszystko to, czego teraz doświadczasz, skończy się w momencie kiedy w najbardziej skrajnym momencie ty nadal będziesz mieć wiarę i świadomość tego, że wszystko ci służy i że zawsze wszystko jest dla ciebie. Tu Cię bardzo mocno. Życzę Ci cudownego dnia. <gry> Dziękuję za ciebie. Zapraszam cię do siebie na Instagram.